Hej, witajcie. Dzisiaj mamy 29 kwietnia. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tańca, a także być może nieco powiązany z nim Dzień Pamięci o Ofiarach Wojen Chemicznych. Otwieramy drugą dziesiątkę codzienników. Żeby upamiętnić to wielkie wydarzenie, zmieniłem tło z niebieskiego na fioletowe. Nowy ręczniczek wisi. Na Nowym Kapitanie Ameryce byłem w zeszłym tygodniu, w czwartek. W filmie Kapitan Ameryka staje przed dużym problemem, jako że okazuje się, że cała S.H.I.E.L.D. nie można ufać ludziom. Kapitan Ameryka nie jest filmem złym, to na pewno. Jest wykonany bardzo kompetentnie. Sceny akcji są widowiskowe, jest dużo efektów, które stoją na bardzo wysokim poziomie. Dużo ciekawych scen akcji, zwłaszcza w pierwszej swojej połowie. Scena z samochodem, Samuelem Jacksonem, fantastyczne, dużo napięcia. Początek tego, gdzie faktycznie pojawia się problem, komu możemy ufać. To wydało się ciekawa rzecz do pociągnięcia, to coś, co mogłoby budować napięcie. Ale to szybko zostaje kompletnie zapominane i wszystko idzie z powrotem do tego, że musimy mieć wielkie zakończenie z wybuchami, z wielkimi spadającymi statkami powietrznymi i tak dalej. Gdzie jest napięcie? Czemu film superbohaterski nie może mieć takiego napięcia jak Argo, czy inny film, który potrafi mieć napięcie? Dlaczego ci wszyscy bohaterowie muszą być non-stop na nogach i non-stop sprawni? Może nie ma, w żadnym momencie nie są zaprowadzeni bohaterowie w ślepy róg. Tak naprawdę z czasem idzie im coraz lepiej. Ten najniższy punkt jest gdzieś przy początku filmu, a potem idziemy coraz wyżej, więc napięcie jest coraz mniejsze, bo oni po prostu rozwiązują, no i widzimy, no skończcie już to. Moment najsilniejszego napięcia powinien być gdzieś w okolicach finału, nie? I nie załatwisz tego napięcia za pomocą odliczania 8, 7, 6, 5. Okay, za bardzo się wczułem. Podoba mi się, że film przez duży czas był trochę filmem szpiegowskim. Podoba mi się porąbana scena z komputerem. Podoba mi się, że ci źli zaczynają do siebie podchodzić na schodach i szeptać sobie Heil Hitler. Podobało mi się napięcie, które było w windzie. Tylko to napięcie wylatywało oknem natychmiast, kiedy zaczynała się akcja. Bardzo porządnie wykonany film, który nie przedstawia nic poza odrobiną tempej rozrywki i szczerze, końcówka strasznie mnie wynudziła. Jeżeli podobał wam się Avengers, prawdopodobnie spodobał wam się Kapitan Ameryka. I tak, może właśnie ludzie mówią, to jest tempa rozrywka, za dużo się wczytujesz, widzisz fajne sceny i tak dalej, o to chodzi, są efekty, są wybuchy, wszystko czego potrzebujesz do życia. Tylko jeżeli chodzi o tempą rozrywkę, to tempą rozrywką jest wszystko, co mamy. Wszystko, co leci w telewizji, jest tempą rozrywką. Wszystko, co oglądasz w internecie, śmieszne obrazki, to jest wszystko tempa rozrywka. Grasz w gry wideo. Co to jest? Nie słyszę was. Więc może znajdziemy sobie jakiś moment, żeby ta rozrywka nie była do końca tempa. Poza tym ja jestem też fanem tempej rozrywki. Tylko tu mamy różnicę. Kapitan Ameryka jest po prostu kolejnym produktem, który ma się podobać milionom ludzi. A Snowpiercer to jest film stworzony przez reżysera, który bawi się tą formą, który właśnie jakby paroduje blockbustera, robiąc coś głupiego. I wtedy można się dobrze bawić, kiedy widzisz, że reżyser się bawił, a nie po prostu przyszedł po swoje pieniążki. Dobra, popłakaliśmy sobie. Dzięki wielkie za oglądanie. Napiszcie, co sądzicie. Tylko proszę bez nienawiści. Wszyscy jesteśmy tutaj przyjaciółmi, okej? Dawać lajka, dawać komenta i do zobaczenia jutro.